No to co? Lecimy z tematem, a raczej kowcem. Moi drodzy, witam was w nowej aktualizacji gry World of Tanks. Oby dalej, świat czołgów, oby dalej. Mam nadzieję, że kowce nie zdominują całkowicie tej gry. I dziś przedstawię wam 10 poziom Panharda EBR-105. W jaki sposób ostatnio była zniżka, lepszy kurs wymiany wolnego doświadczenia. I teraz mogę spokojnie odblokować już dyszkę, lecimy. Mamy szósty tier. Szósty tier oczywiście można odblokować od razu, jeżeli ktoś uzbierał 32 tysiące na MX-ie LCBiz. Ja tam uzbierałem 12 tysięcy z hakiem. I słuchajcie, za chwilę będę chciał jeszcze podzielić się z wami jedną informacją, ponieważ tak naprawdę nie jedną, będzie ich parę, ale jedna jest taka bardzo ciekawa, która powinna was bardzo ucieszyć. Szczególnie, że raczej lubicie maratony, ale chwilkę, tylko odblokuję dyszkę. Okej, dyszka gotowa, mogę ją spokojnie już kupić. Zakupiona. Panhard, witamy w garażu. Okej, elegancko. Teraz słuchajcie, już ta informacja. Otóż pojawiły się przecieki na stronie The Armored Patrol, czyli stronka, która zwykle ma sprawdzone info od swojego informatora. I tutaj proszę bardzo, pierwsza informacja. Wraz z premierą patcha 1.4 powinien pojawić się event Gaz do dechy i wraz z nim gracze otrzymają nagrodę, premkę drugiego poziomu, taką wiecie, podarunek Gendron Somła. Drugi tier, który wygląda następująco. Pojazd ten był testowany na serwerze testowym. Wiemy o tym, że niedawno otrzymał buffa. Jako jedyny kowiec otrzymał buffa, ale małego do celności. Praktycznie niezauważalna zmiana. Tak jednak, fajny szkrab, no i zawsze coś, co można wyciągnąć na pole bitwy. Pierwszy kołowiec tak naprawdę, najniższy tier kołowca. Poza tym, wiemy o tym tutaj, że 11 lutego wystartuje linia frontu, ale to jest ciekawa informacja. Pomiędzy 21 lutego i 6 marca, będzie maraton na Panharda EBR-75 FL-10. To jest informacja bardzo, bardzo ciekawa. Panharda kojarzycie. Jeździło one na serwerze europejskim. To jest ten pojazd, który ja miałem na wypożyczenie i który też rozdawałem na strumykach w postaci kodów bonusowych. Oczywiście Wargaming jest troszeczkę niezadowolony, że taka informacja wyciekła, więc bardzo możliwe, że te daty się delikatnie zmienią. Czy na pewno? Tego nie wiem, no wiadomo, to jest niepotwierdzone przez Wargaming. I teraz, moi drodzy, ja już Panharda sobie przygotowałem i tutaj mam taką ciekawostkę. Udało mi się wyciągnąć 445 metrów zasięgu widzenia. Z czym? Mam tutaj powłokę antyrefleksyjną, wentylację, perk, uwaga, zwiad i rozznanie w sytuacji. Poza tym wiadomo, towarzysze broni, także pakując niemal wszystko, jeszcze rację, mam te 445 metrów. Czy to wystarcza, aby podświetlać skutecznie? No zobaczymy. Poza tym wiadomo, jeszcze tutaj dosyłacz, bo chcę, aby to działo fajnie ładowało. W tym momencie przodowuje prawie 10 sekund. To co? Możemy wejść do bitwy. Pojazd pomalowany, ładnie, zawsze narzekacie. Nie malujesz lightów. To kołowca też nie pomalujesz. Pomalowałem. Jest okej. I lecimy z tematem. Wylosowało nas mapę fajną. LH Luf to jest dobra mapa, bo można przynajmniej poszaleć. Przypominam, że funkcja zrywu jest niedostępna. Wyłączyli ją nam, więc mamy tak naprawdę tylko tryb szybki i tryb podróżny. No i powiem wam, że co? Poszalejemy troszkę chyba, co? Zjedziemy w dół. Nie będę kampił kołowca, no jeszcze tego by brakowało, żeby stać i nawalać z tyłu. Tak, to można było robić premką, ten troszkę szybszy, to może mnie od razu nie zdejmą. Oby. I ewentualnie dojdzie do starcia z radzieckim Testol-T Jesion. Dobrze, że nie Jesion, uwaga. Od razu szybciej. Pam, 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 pam. Dobry ping jest z rana, bo serwery nie są tak obciążone. A wiadomo, że chomiki Wargamingu nie wyrabiają, no już 95 na godzinę. Ciekawe, jak szybko będę jechał, a raczej spadał z górki. No, proszę bardzo. Powiem wam, że zarzuciło mnie. No, tutaj tak pusto bym rzekł, pusto. O, jest TVP, dobra. Jest TVP. 140. Dzień dobry panu. Nie weszło. A kurde, gościu. O, widać mnie, niedobrze. Już tracę efekt zaskoczenia. Tutaj może tego STRV pokaram jakoś.
Losie to raczej będzie trudno, wiecie, no nie wiem, czy ten leopard aż tak zaryzykuje. Ale dostał było za tysiaka, kurde. Strasznie mocno berwał. To jak pancer, bo no to wiadomo, że jak pancer to... Jak rąbnie, to... Nie ma czego zbierać. STRV? Teraz weszło, pięknie, 300. Do tyłu, bo nas było widać. Okej. Ja będę chciał, moi drodzy, też teraz powiedzieć, że dzisiaj zaczynamy dychę w tydzień, tak? Będę robił pancharda w tydzień, aby dobrze zapoznać się z tą linią, zrozumieć ją, po prostu mieć ją opanowaną. Samo zrobienie dychy nie oznacza, że mam super wiedzę o całej linii, a robiąc taką dyszkę w tydzień, od razu oczywiście zrozumiemy, jakie są te pojazdy, jak nimi grać skutecznie, bez epickich załóg, 30 perków i tak dalej. Ja mam te krzaczki tutaj w dole, no, powiem wam, że robi się kłopot, bo nasi tam walczą, a ja się nudzę. Tego lighta będę chciał zdjąć, wiecie, zaryzykuję i tego lighta spróbuję dopaść. Tak zrobię. O, zniknął mi, kurna. Ninja. Dzień dobry. Radio operatora mi zabił. O kurde. Ale fart dostałem w koło. Znaczy, czy to jest taki fart? O Jezu, ale spłynął tym patchatem. Jeszcze STRV. Kurde, znowu w koło. Ale dużo dostaję w te koła, co nie? Dowódcę mi zabili. No, jak dowódca nie żyje, to już tak smutno się robi. Bez dowódcy będzie problem. Ale powiem wam, że no dość szybko mnie trafiają. Łatwo trafiają, szybko trafiają. To nie jest dobre. Myślałem, że będzie jakiś większy kłopot, to tutaj widzę, że raz dostałem bez problemu. Czy ja ich w ogóle zobaczę? No nie zobaczę ich, bo w tym momencie jestem naprawdę totalnie ślepy. Przecież kurde, bez dowódcy to wasz czołg jest ślepawy. Jak pancer. Tutaj ten 277, ja załaduję sobie golda. Dlatego 277, bo coś czuję, że on może wyjechać w każdej chwili. No i chciałbym tą apteczkę, kurde no. Oddawaj apteczkę, dziadu. Tędy podjadę. O. Coś tu się będzie działo. Widzisz, że ja tego 277 nie zobaczę. A on może mnie zobaczyć. To jest najsmutniejsze. Dlatego poczekamy chwilę. Poczekamy chwilę, poczekamy, poczekamy. Jeszcze 6 sekund. I mam apteczkę, dobra, jest 277. Jest Super Conqueror. Bokiem, bokiem, bokiem. Dostaw wieżyczkę, dobra, mam apteczkę. Ło, od razu lepiej będzie. Od razu wygodniej. Życie stanie się prostsze. Artyleria przed nami, jak miło, kurde. Ja uwielbiam artylerzystów, uwielbiam was. Uwielbiam was. A najlepiej jako wraki. Szczególnie lubię wasze wraki. Arciarzu. Ja nie wiem, czy on strzelił, czy nie. Nie widziałem. Przyznam się szczerze. Jak strzeli, to będę wiedział teraz. Ktoś straci 1000 życia. O, coś tutaj kombinuje. Wariat. Podjadę sobie delikatnie. Jest loś. A wiecie o tym, że ja już jestem na strzał? Średnio. Kurde, to nie weszło. Średnio ten kowiec strzela po tyle, żeby zdjąć mi już na hitę na przykład, więc mógłbym ja zginąć od jednego kołowca teraz. Mogę zginąć od losia. Ten TVP fajnie zrobił, ale tu nie ma miejsca już, co nie, dla mnie. Już nie ma miejsca. Tu nie ma miejsca dla nas dwóch. O, może nawet dobrze, że nie wyjechałem, jak tak patrzę. Się mu zginęło. Dostał. Przeżyłem strzał losia, ale fart. No to miałem szczęście troszkę. Tu zjadę w dół. Jak pancer. O, spłynął, dobra. Powiem wam, że... No, to jest taki pojazd, który będzie na pewno irytował graczy, bo będzie zbierał w to swoje koła. Nieszczęsne. Nie raz, nie dwa za zero.
i takim jak pancerem jakbym miał strzelać w to, no kurna bym się strasznie wpieniał. Ale jest on dość duży i da się spokojnie w niego trafić. Spokojnie da się w niego trafić, to nie ma czegoś takiego, że... Nie da się w niego trafić. No, 4 fragi. Jeszcze to 140, co nie? Ona jest tam w dole. Czy ja będę miał efekt zaskoczenia, jak tutaj na nią wyjadę? No raczej tak średnio. A raczej tak średnio. O, Leo się go zabije. Starana chyba. No, starana. Spoko. Dobrze, że nie wyjechałem. Chciałem przeżyć szczególnie. Jestem ciekaw, ile zapłacę za naprawę tego. Czy to jest coś takiego, że ja płacę, nie wiem, 30 tysięcy? Czy raczej, jako że to ma mało życie, to mniej płacę za naprawę? Druga klasa. Expo nie dostałem jakoś bardzo dużo, ale też nie dużo o nim podświetliłem. Za naprawę 17 tysięcy, amunicja 37, materiał 60 tysięcy. No materiał mnie strasznie dużo kosztowało, no ale to wiadomo. To jest taki typ pojazdu, z którego wyciągniemy 100% tylko i wyłącznie wtedy, kiedy doładujemy mu wszystko. Wyobraźcie sobie teraz, że gram na gaśnicy bez kawy, w tym momencie pojazd ten jest ślepy, jak nie ma perków, nic nie wykryje. Można powiedzieć, że wrak czołgu, co nie? Wrak pojazdu na polu bitwy, 425 metrów, to jest słabo, wiadomo, a bez perków to w ogóle będzie lipa, także no... Wydaje mi się, że w ogóle kołowcy są taką klasą, w którą trzeba będzie bardzo zainwestować, aby w ogóle była grywalna. I też, tak szczerze, no załóżmy, że chcemy tym grać agresywnie, podświetlać. Porównajcie sobie to z ZSTLT, mały, dinga, zbiera za zero, co nie? Też szybki, ten może jest szybszy, ale no większy i jak dostaje w te koła, to jednak zwalnia, więc... No zbytnio mi te kołowce nie przekonują, jeżeli chodzi o agresywną grę, one nie nadają się do tego zbytnio, po prostu zbyt szybko wyparują. Także chyba to będą takie pojazdy, które czasami będą podświetlać, ale w głównej mierze to i tak robota lightów. Bo light faktycznie mniejszy i zbierze za zero i tak dalej. Ale no to się jeszcze okaże, prawda? Zobaczymy, no. Na razie zagrałem tym tylko jedną rundę, także zobaczymy jak będzie po, nie wiem, 50 i jak wbiję tą dychę w tydzień. Także w tym momencie taka jest moja opinia. Ja dziękuję wam za uwagę i dajcie znać, co wy o tym myślicie. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, łapkę w dół. Do zobaczenia. Cześć!